4508 zł i 8 groszy. Tyle w czerwcu wyniosło w Polsce średnie wynagrodzenie według Głównego Urzędu Statystycznego. Ile tak naprawdę z tej kwoty trafia do naszego portfela? Badanie GUS realizowane jest w prywatnych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. Tak więc średnia 4508 i 8 groszy dotyczy 6 milionów pracowników. Pozostałych 10 milionów zatrudnionych w mniejszych firmach i państwowych instytucjach nie uwzględnia się w badaniu. Ile w takim razie zarabia statystyczny Polak? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że z tych 4,5 tysiąca podawanych przez GUS jedynie około 70% ląduje na jego koncie. Wyobraź sobie, że pracuję w tartaku na umowę o pracę i dostaję wynagrodzenie o wartości średniej krajowej. Umówiłem się z moim pracodawcą, że zamiast przelewu na konto w tym miesiącu dostanę deskę o wartości 4508 zł. Niestety nie mogę zachować całej deski dla siebie. 13,71% muszę oddać na ubezpieczenie społeczne, które trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS. To niestety nie koniec dzielenia się moją deską. Część mojej deski trafi też do Narodowego Funduszu Zdrowia jako ubezpieczenie zdrowotne, a część do Urzędu Skarbowego w postaci zaliczki na podatek dochodowy. W Polsce istnieją dwa progi podatku dochodowego. Pierwszy z nich, 18%, dla osób zarabiających do 85 528 zł brutto rocznie i drugi 32% dla osób zarabiających więcej niż podana przeze mnie kwota. Po odprowadzeniu wszystkich składek i podatku mogę cieszyć się swoją deską netto. Z początkowych 4500 zostaje mi 3200. Mój pracodawca oprócz tego, że płaci mi deską o wartości 4508 zł i 8 groszy, dokłada za mnie również ze swoich desek. Składka emerytalna 9,76%, składka rentowa 6,5%, składka na Fundusz Pracy 2,45%, składka wypadkowa 1,8% i składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1%. Tak więc łącznie kosztuje mojego pracodawcę 5437 zł i 21 groszy. A gdybym pracował na umowę o dzieło albo umowę zlecenie, czy wtedy otrzymałbym inną kwotę? Przepraszam, pójdę na chwilę do toalety. Z umową o dzieło jest trochę jak z pierwszą randką. Umawiamy się na konkretne spotkanie, ale bez większych zobowiązań. W umowie o dzieło wykonawca zobowiązuje się na wykonanie konkretnego dzieła na rzecz zamawiającego określonym czasie. Może to być na przykład wyprodukowanie przeze mnie 20 desek w przeciągu miesiąca. W przypadku umowy o dzieło ani ja, ani mój pracodawca nie odprowadzamy żadnych składek. Więc jeżeli umówimy się, że moja robota będzie płatna 4500 zł brutto, to faktyczny koszt dla mojego pracodawcy będzie 4500 zł. A ja po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy dostaję na rękę 3859 zł i 8 groszy. To o czym rozmawialiśmy? O pracy. Umowa zlecenie jest trochę jak stały związek. Jest bardziej zobowiązująca niż umowa o dzieło, ale nie wiąże nas na stałe. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się, że wykona określone czynności najlepiej jak tylko potrafi. Może to być koszenie trawnika, prowadzenie księgowości czy ochrona obiektu. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Tak więc będąc zatrudnionym na umowę zlecenie z naszych 4508 zł brutto na rękę dostajemy 3374. Pełne składki ZUS odprowadzane są tylko w przypadku umowy o pracę. Kiedy podpiszemy taką umowę na 4508 zł brutto, wtedy na rękę otrzymamy tylko 3207 zł. Ale tylko taka umowa daje mi prawo do płatnego urlopu, do płatnego chorobowego i wiele innych. Jest z nią trochę jak z małżeństwem. Ma bardzo dużo korzyści, ale też i obowiązków. Kochanie? Tak? A ty wolisz już umowy terminowe czy na czas nieokreślony? Oczywiście, że na czas nieokreślony. Ale z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Myślicie czasami o tym, ile chcielibyście zarabiać? Swoje rozważania zacznijcie od
2000 zł brutto. Jest to tak zwana stawka minimalna, którą pracodawca musi Wam zapłacić, jeżeli pracujecie na pełen etat, na umowę o pracę. Jeśli pracujecie natomiast na umowę zlecenie, wtedy stawką minimalną jest przynajmniej 13 zł brutto za jedną godzinę pracy. Niektórzy pracodawcy próbują obejść przepisy związane z minimalnym wynagrodzeniem. Znana jest historia sprzątaczki, której stawkę podniesiono do minimalnej, ale kazano jej podpisać umowę o dzierżawę odkurzacza. Nogi do góry. Przepraszam. Zaś niektóre firmy ochroniarskie od czasu wprowadzenia nowych przepisów każą płacić swoim pracownikom za wynajem munduru. Ile w takim razie powinna wynosić wypłata na stanowisku, jakie zajmujemy? Aż 63% Polaków uważa, że wysokość naszego wynagrodzenia zależy od znajomości i układów. Przed pójściem na rozmowę rekrutacyjną warto jednak przejrzeć raporty płac w poszczególnych branżach. To właśnie z nich pracodawcy często korzystają, wyceniając płace na proponowanym stanowisku. Według GUS-u w 2017 roku najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie było w branży informacja i komunikacja. Około 8075 zł. Na drugim miejscu w sektorze energetyka i gazownictwo około 7300 zł. Wynagrodzenie to często bardzo drażliwy temat, zarówno przed podjęciem pracy, jak i w jej trakcie. Dlatego zanim pójdziecie na rozmowę kwalifikacyjną, przygotujcie się i zróbcie to właśnie dla pieniędzy.